Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny, ostatni odcinek z Wiedźmina 2. Słuchajcie, biegałem sobie po Lockmuin, szukałem tej pieprzonej, ćwiekowanej skóry, o której tyle była mowa w poprzednim odcinku. I trafiłem gdzieś na totalnym zadupiu tego Lockmuin, trafiłem na Ariana Lavalette, czyli chłopa z pierwszych odcinków, któremu... Po pierwsze, darowaliśmy życie przy oblężeniu na ich twierdzę. Po drugie, pomógł nam uciec z więzienia, poświęcając się, co nam się wtedy wydawało, że dał się po prostu wysadzić w powietrze. A teraz drapie się po jajach, może mu urwało, kto wie. Także no, Arian żyje, a byłem święcie przekonany, że nie żyje. I nadal drapie się po jajach. Mógłbyś przestać, Arian, drapać się po jajach? Dziękuję. Co tam u ciebie? Kto by pomyślał? Wiedźmin Geralt. Myślałem, że to koty mają zwyczaj lądować zawsze na cztery łapy, ale widzę, że i wilkom no się... No ty żeś wylądował i to całkiem nieźle. Żądać bym się poddał. Zamierzam dopaść prawdziwego królobójcę. I na powrót okryć się sławą bohatera. A jak? Coś w tym stylu. Cóż, nienawidziłem Frodesta, ale obecnie Temeria drży w posadach. Mam nadzieję, że Natalisowi udadzą się pertraktacje, bo inaczej baronowie rozedrą państwo na strzępy. Nie powinieneś być w zimie. W sumie najpierw mogłem zapytać, jakim cudem przeżył, no ale dobra. Każdy może szukać szczęścia, zwłaszcza z królewską krwią w rodzinie. Najwyraźniej nie pojmujesz, co się tutaj dokona, Geralt. Zawiązanie rady i kapituły to tylko pretekst. Spotkali się tu najważniejsi władcy północy. Nie po to, by rekonstruować jakiś czarodziejski sejmik, ale przypieczętować układ sił i wpływów. W domach zostali tylko głupcy i tchórze. A? Ostatni raz widziałem cię w piwnicy pełnej płonącego oleju. Urodziłem się i dorastałem w tamtej twierdzy Wiedźminie. Znam przejścia... A, tak, jesteś cwaniak. Wszyscy myśleli, że nie żyjesz. No to jest nas dwóch, prawda? No, już, uspokój się. Już mi tu moją przeszłość wypominał. Dobra. Wracając do ćwiekowanej skóry. Poszedłem za radą z dwóch komentarzy, ale hej, zawsze to więcej niż zero, które powiedziały, żebym zainstalował sobie moda, dzięki któremu mogę kupić u karczmarzy dosłownie każdy jeden pieprzony przedmiot, jaki występuje w Wiedźminie 2. I tak też zrobiłem, mod zainstalowany, jak chcecie to link do moda macie w opisie, już wam przedstawiam jak to wygląda. Uwaga, to są mod dotyczy tylko karczmarzy, a przynajmniej tak mi się wydaje, zaraz sobie sprawdzę na... Brasie z Banart, ale wydaje mi się, że tylko karczmarze. Pohandlujmy. Wejdźmy tu na przykład. No, dokładnie. Mod dotyczy tylko karczmarzy. Mają po 99 sztuk dosłownie każdego przedmiotu, co zaraz wam udowodnię. Uwaga, robimy handlowanko. Normalnie handlarz by miał jakieś zepsute spleśniałe jabłko, chleb i tak dalej, a teraz ma, patrzcie, wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko. Nawet miecze. No, nawet ma Erdndikta. Co prawda nie 99 sztuk, ale jakiś Angivare, Super Edne, artefakt operatora nawet. To jest rzecz, którą byśmy zdobyli po najtrudniejszej walce w Wiedźminie 2, do której nie doprowadziłem, bo jestem idiotą. I dzięki tej broni możemy sobie resetować nasze punkty wydane w umiejętności. Możemy rozdać je jeszcze raz. Jest jakiś bazyliszek, w ogóle nie mam pojęcia, gdzie można taki miecz dorwać. Banshee, Belfer, Kerme, to mam. Znaczy mogę mieć. I tak dalej. No, gość ma wszystko. Podejrzewam, że mógłbym nawet u niego kupić... Derek Rudari. No co to jest? Widział to ktoś kiedyś? Ja nie. Elfia zbroja, proszę bardzo. Ja nie wiem, w ogóle połowy z tych rzeczy na oczy nigdy nie widziałem. No, wydaje mi się, że mogę kupić... Dokładnie, pancerz bratobójcy mogę nawet kupić. Co prawda za 9000, no ale hej, jakieś ceny muszą być ustalone, ale dobra, ja nie po pancerz bratobójcy, ja po pieprzone smocze łuski, które żeby zdobyć w drugim akcie po stronie Jorveta, nie można wykonać, nie można podjąć takiej decyzji fabularnej, jaką się chce, więc kupuję, uwaga, jedną sztukę smoczych łusek za 95 orenów, co jest w ogóle śmieszną ceną, i tyle. I mamy to. Oczywiście jeszcze tutaj przyjdę po utwardzaną skórę, sukno i tak dalej, ale najpierw idę sobie kupić schematy na pancerz, spiszę sobie co potrzebuję, kupię wszystko, zrobię wszystko i widzimy się jak już wszystko zrobię, bo chcę upakować ten odcinek, chociaż jest ostatni, to i tak będzie długi, ale chcę go zrobić jak najkrótszy.
Dobra, wydaje mi się, że mam wszystko. Żebym teraz nie zaczął robić przez przypadek setu ze starszej krwi. Chociaż też chyba zrobię. Jak mi starczy kasy i materiałów... Jak mi nie starczy materiałów, to kupię. Jak mi starczy hajsu, to zrobię sobie jeszcze set właśnie starszej krwi i zbroję wranów, żebyście widzieli, jak ewentualnie bym wyglądał bez zainstalowanego moda. Dobra, czy to są bratobójcy? Wiarołomcy mam teraz. Chyba tak, czekajcie. Spodnie. Jak w spodniach bratobójcy będą smocze łuski, to będzie to. Niech mi się tylko zacznie przewijać. Zacznie mi się przebijać? A nie, po prostu muszę sobie kliknąć tutaj. Tak, smocze łuski, czyli pancerz bratobójcy robimy. Dobra. Okej, czyli tak. Buty bratobójcy. Stwórz. Świętokradcy. Pancerz bratobójcy. Cyk. Rękawice bratobójcy. Cyk. Solidny wiedźmiński. Spodnie bratobójcy. Cyk. Starszej krwi, wiarołomcy, świętokradcy. Srebrny miecz bratobójcy. Cyk. Stalowy miecz bratobójcy. Cyk. Mamy to. Mamy cały set bratobójcy, czyli ostatni z trzech legendarnych setów z poziomu Mrocznego Wiedźmina 2. Jeszcze mam kupę hajsu, więc spokojnie zrobimy jeszcze starszej krwi, bez najmniejszego problemu. No cóż, bez moda by się nie udało, to fakt, już nie będę dwa setny raz tłumaczył, dlaczego by się nie udało. Zrobię sobie łyka kawy i zaraz już wszystko zakładam. O, fantastycznie. Dobra, cyk, stalowy miecz bratobójcy, srebrny miecz bratobójcy, harpia, spodnie, rękawice, pancerz, buty. Proszę bardzo, zaraz jeszcze sobie zaczniemy runy i wzmocnienia wrzucać. Ale wygląda on... O, ma kaptur, to nie pamiętam. Wygląda on tak. No nie wiem, czy te wcześniejsze nie podobały mi się bardziej. Bez kaptura, ale hej. No, statystyki robią swoje, nie? Dobra. Aha, teraz jakieś wzmocnienia. Właśnie, co ja tu mam w ogóle? Co ja tu mam dostępne? Mogę sobie jedną runę w miecz włożyć. Chociaż tego miecza... Stalowy miecz. Ja stalowego miecza już chyba nie będę używał. Mi się już tylko srebrny przyda, a na srebrny nie mogę nałożyć żadnej runy. Ale wzmocnienia jakieś. Runiczne wzmocnienie zbroi. Odporność na podpalenie by mi się przydało, bo będę walczył z pieprzonym smokiem. Ale co my tu jeszcze mamy? Żywotność plus 15, brzmi dobrze. I odporność na krwawienie też może być całkiem niezłe. Coś jeszcze? Premia obrażenie od znaków, odporność na krwawienie i podpalenie. Obrażenie od znaków, odporności. Żywotność plus 10, o, też całkiem niezłe. Dobra, to zrobimy sobie tak. Na pewno to wranie wzmocnienie pancerza, bo jest mega dobre. Zbroja plus 1, żywotność 15, odporność na krwawienie. Jedno zostawię, bo mi jest potrzebne do zrobienia zbroi wranów, a chcę mieć quest odhaczony po prostu. Premia do obrażeń od znaków, odporność na krwawienie, żywotność plus 15. Aha, to jest to wranie, dobra, bym się przewinął na górę. No jeszcze trochę i bym zamontował, nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Blade, obrażenie od znaków plus 5. Nie, no ja ze znaków z Quena będę tylko korzystał, ale to mnie aż tak nie... Aż tak mi nie jest potrzebne. Odporność na krwawienie i podpalenie może być dobre. I to krasnoludzkie chyba jeszcze było, nie? Aha, to jest żywotność. Dobra, to gdzie jest to? To, zbroja plus 1, odporność na krwawienie i podpalenie plus. Dobrze i... Znowu mnie wywaliło na samą górę, no niestety. I krasnoludzkie, może żywotność plus 10, zbroja plus 2. Dobra, i resztę mogę w sumie sprzedać. Dobra. Teraz tak, czy ja dam radę zrobić sobie wszystko starszej krwi? Nie, nie to chciałem. Chciałem, żebyś wykonał... Nie! Jezus Maria! Wykonaj dla mnie przedmiot. Buty starszej krwi mogę zrobić... dalej. Rękawice starszej krwi. Nie mam w tej jakiejś tam skóry. Spodnie starszej krwi też nie mam utwardzonej skóry.
i zbroja wranów. Nie mam ćwiekowanej skóry. Dobra, czyli 4 sztuki utwardzonej, 4 sztuki ćwiekowanej skóry. Obawiam się, że to już niemożliwe. Dobra, i cyk, rzeka tajemnic zrobiona, jeszcze się odziejemy tylko w ten ekwipunek. Zobaczycie, jak bym wyglądał, gdybym sobie moda nie wgrał. Zbroja wranów, starsza krew. Tu bym miał... o czym to ja mówiłem? Zapomniany miecz wranów bym miał założony i... i Adam Date. O, i wyglądałbym tak. Gdybym... Jezus, ten miecz wranów, jaki długaśny w ogóle. Ale fajny. Fajnie wygląda. Aż szkoda, że sobie nim nie powalczę. No, ale tak byśmy się wozili bez modyfikacji. A jeszcze jakbym tak sobie na szybko porównał w sumie staty. No wiadomo, że bratobójcy będzie lepszy. Pancerz bratobójcy. No jest bez porównania lepszy. Chociaż niech no jeszcze raz, zbroja plus 44, no nie, no jest lepszy, no. Nie zastanawiajmy się. Dobra, bratobójcy, teraz tak, całą resztę w zasadzie mogę sprzedać, bo i tak jestem przeciążony. Już nic mi nie, a nie, chwila, właściwie to nic ważnego. Medytacja, alchemia, ja sobie muszę trochę tych eliksirów zrobić. Dobra, co ja tam lubiłem? Zwiększa obrażenie zadawane mieczem. To weźmy sobie z, nie wiem, z 5. Jaskółek też z 5. I puszczyk, regeneracja wigoru też z 3. Nie mam więcej. Aha, nie, już mogę zrobić więcej. A, to skorzystałem z jakiegoś tam składnika alchemicznego, którego miałem mało. Dobra, no to jeszcze 2, żeby mieć po 5. Dobra. No, to teraz wydaje mi się, jestem już przygotowany na ostateczną walkę. Jeszcze sobie tylko sprzedam wszystko w zasadzie, co mam do sprzedania. I możemy lecieć. Schematy w sumie zostawię. Całe to wszystko, wyjazd mi z tym nie potrzebuję już nic. Wszystko mam. Aha, dobra, tu mogłem w to wrzucić. Muszę sobie tylko pamiętać, żebym osełki przez przypadek nie sprzedał, bo osełka też mi się może... Aha, tego nie mogę sprzedać. Te alchemiczne mutageny sobie zostawię. Książki też mogę sobie... Gwiazda tańcząca, eksploduje ognie. No na smoka to raczej tak średnio, bym powiedział. Dobra, to zrobiłem sobie starszej krwi i zaraz to sprzedaję. Dobra, i to wszystko wyjazd mi z tym. Dobra, 6000 z powrotem. Zajebiście, na pewno mam dobry set wrzucony, nie tracę życia przy wyciągnięciu żadnej z tej. Nie, dobra. No, moi drodzy, nie wiem ile nagrywam, nie włączałem stopera nawet, to jest ostatni odcinek. Ile będzie trwał, tyle będzie trwał, najwyżej go podzielę na 2. Ale to już tam, zobaczymy. Dobra, lecimy do Triss, robimy jeszcze quick save'a i zaczynamy ostatnią sekwencję Wiedźmina 2. Dobrze, że jesteś. Mamy mało czasu. Fajnie, że spędziłem 2 tygodnie na robienie zbroi. Trzeba przejść przez strażę. Biorę to na siebie. Bądź ostrożny.
Zawsze jestem ostrożny. Oj, czyżbym miał się bić jeszcze ze strażnikami? To może jednak jakąś runę sobie założę. Nie no, żeby sprzedać. Idziesz? Pokonaj żołnierzy i wejdź na obrady. A, czyli siłą wbijamy. Dobra, chodźcie. Królobójca, braćko! Tak, to ja. Gińcie. A ciekawe, czy będę mógł wykonać mój cios kończący na smoku. To by było OP. Widzę, że strażnikami już się zająłeś. Jakoś nie mogliśmy się dogadać. Nawet nie próbowaliśmy. Możemy już iść? Jeszcze nie. Nie, no idziemy. Już wszystko mamy. Tak, chodźmy. Jestem mroczny jak... emo nastolatek w gimnazjum. Czy wam się to podoba, czy nie, Janie Natalis, Temeria zostanie podzielona. Dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorzwelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radosław. O, Saskia. Vergen jest wolne. Wolne? Co to nie smok. Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Króla Stenisa. A także pobiliśmy armię króla Syrula. Twoje oddziały to zbieranina. Zawdzięcza mi życie. Chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj, królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edirn. Filipa... No, ale musi być głupio teraz przed wszystkimi. Hart została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Vergen. Czyli Jorvet sobie poradził. I ją uwolnił. Chyba, że Saskia jako smok. Ale Henseltowi musi być głupio. Tutaj Radowid na kozaku. Nie ma wolnego Edirn. Smoknij mnie w pompkę. Nie uznam tego i chuj. A tu Saskia. A Henselt uznał. A Henselt. No, głupia sprawa. Wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. No i nie wiem, co jest gorsze. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. No, przecież król nie jest w stanie podjąć tak odpowiedzialnej decyzji. Co ty? Niech zgadnę. Osoby, które zadbają o interesy kapituły. Oj, Radowid nienawidzi magów. Interesem kapituły jest dobro królestw północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda. Shila de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Triss Merigold jednak zdecydowałaś się przybyć. Tak, bo ją uwolniłem. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Shila de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły. Shila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. A ciekawe, czy jakbym nie odbił Tristo, czy Nilfgaard by się pojawił i coś tutaj namieszał. Bo tak jakby wykreśliłem jedną ze stron zupełnie, nie? Zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Aresztujcie ją. Nie,
Nie znacie całej prawdy. Marigold nie wie, co mówi. Mało to chyba kogokolwiek interesuje. Jak? Skąd? Skąd smok, jak Saskia przed chwilą stała obok? Jeszcze specjalnie patrzyłem. Było takie ujęcie trochę z góry i patrzyłem, czy widać Saskię. A tu nagle smok. Oszustwo. Plot armor. Nie lubię tak. Dobra. Słyszałem dźwięk level upa. Też nie wiem, czy to mi coś da. Myślałem, że wykupię sobie umiejkę, żeby gdzieś tam mutagen sobie wrzucić, ale już nie ma takiej opcji. Musiałbym chyba z 10 poziomów zdobyć, żeby gdzieś dorwać. A i tak chyba nie będę mógł teraz medytować. Tak mi się wydaje. A nie. Nie dostałem punktu. No dobra. Dobra, biegnę. Może save? Dam radę? Jest, tangry zapisany, świetnie. No to lecimy. Raczej nikt mi nie będzie po drodze przeszkadzał. Oprócz może ogromnego smoka. Nie mogę, bo tam się wszystko pali. Nie mam gdzie uciec. Znaczy nie mam gdzie zawrócić. Dobra, ja bym poprosił. Po pierwsze to nie ten miecz. Po drugie to Quen. O, teraz to już w ogóle nie zawrócę, Sheila. Dobra, dobra. Wow, już smok? Będę mógł go pociąć tutaj? Czy nie? Chyba po prostu muszę przebiec. No to cyk. A, podpalił mnie skurczysyn. Skurczysynka znaczy się. Ała! Dobra, muszę chyba szybko, jak tylko skończy ziać, to lecieć dalej. Dobra, udało się. Już? Sheila? Jest. Siemano! Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. No nie, nie, nie. Najpierw ja. Takimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku no działał... No proszę bardzo. Słońca i białego płomienia... Taki niepozorny. Poszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Nie ma opcji. Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem. Cudów już nie będzie. Doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec. Jedź mi. Dobra, nie pierdol. Żegnaj. No nie wiem, Sheila, nie wiem. Wyjąć, nie wyjąć. Wszystko mówisz? No dobra. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. No, a ty niestety w życiu nie znajdziesz już nic ciekawego.
poza śmiercią i torturami, a ja sobie zarzucę Quena. Bo czeka nas napierdalanka ze smokiem, z którym nie wiem jak się walczy. W sensie nie pamiętam. Jakoś spróbuję go tutaj pociachać. Nie wiem, czy ja mam czekać na jakiś jego atak czy coś. No fajnie, on tam sobie wziął ogniem i to mi pozwoliło trochę, właśnie, trochę mu dupsko tutaj skopać. No bardzo szybko mi Quen schodzi, niestety. Nie wiem, chyba doskocz, przypieprz, odskocz, co? To jest chyba najlepsza taktyka. O, płonę! Nie, no w sumie nie. Uciekaj. To jest też z tym smokiem bardzo dziwne, bo ja nie wiem, kiedy on mnie trafi, kiedy on mnie nie trafi. I tak trochę... trochę na czuja trzeba niektóre rzeczy ogarniać i odskakiwać. No, teraz na przykład ja go w ogóle nie trafiłem, bo nie mogę się jakoś namierzyć w ogóle. Okej, teraz się udało. Tylko już mi się kończy trochę... może silne ataki? No, trochę więcej tam chyba porobiłem silnym atakiem. Czyli co? Przybiec, silny atak i odskoczyć, tak? Przybiec, silny atak i odskoczyć. Dobrze, nawet nieźle. Ciach. Oj, niedobrze. Nie mam Quena. Okej, już mam. Dobra. No i znowu oberwałem. Mogę gdzieś zbiec? Nie mogę, już lipa. Gdzieś tu się mogę sobie najwyżej schować i troszeczkę sobie wigoru odnowić, żeby właśnie sobie Quenem zarzucić. Cyk. Okej, dobra. Ten etap mam już z głowy. Za chwilę sobie wypiję eliksirów. Zarzucę sobie osełkę na miecz. No i mam nadzieję, że pójdzie już trochę lepiej. Ale łapy mi się zaraz spocą, podejrzewam, niesamowicie. Dobra, ja tu chyba mogę przemedytować, co nie? Tak jest. To tak, picie eliksirów. Gawron, jaskółka, puszczyk. Cyk. W sumie... o, cholera, źle. Mogłem poczekać, aż mi zejdzie Quen. I odnowić sobie wigor. No ale dobra, już trudno. No, postaram się to zrobić jakoś w trakcie walki. I nałożymy sobie jeszcze osełkę, bo to będzie chyba najlepsza opcja, jeśli chodzi o obrażenia, na srebrny. Dobra. Quick save. O, nie mogę zapisać stanu gry w tym momencie. To trochę gorzej. Najwyżej no nic. Jak zginę, to będę to pił wszystko jeszcze raz. Dobra, ja jeszcze tylko się upewnię, czy się nagrywam, bo głupio by było, jakbym musiał tą walkę nagrywać jeszcze raz. Dobra, wszystko hula, śmiga. No to lecimy. Serce mi wali jak porypane. Ręce mi się pocą, zaraz mi pad wyleci. Nie pamiętam kompletnie taktyki na tą walkę. Chyba doskocz, przypieprz, odskocz. Dobra, ja teraz trochę pouciekam, bo chciałbym właśnie, żeby mi się wigor zregenerował tak w zupełności. No, dawaj, jeszcze jeden punkt. Dobra, Quen. No i co teraz? Ciach i odskoczyć? No chyba tak. A, dobra, tylko jak jest taki dalszy atak, to niewiele zdziałam. Dobra. Wigor, Quen. Okej, zniknął. Teraz trzeba uważać, bo bardzo możliwe, że gdzieś tu mnie zaraz... o właśnie, ogonem pierdyknie. O kurde. Ale się dałem, ale się dałem. Mam Quena? Nie mam Quena. To bym poprosił. Dobra. I uwaga, cyk. I odskakujemy. Cyk. I odskakujemy. To chyba będzie najlepsza opcja. Mało obrażeń. Dobra, no tu niewiele zrobię. Przed takim zionięciem. Dobra, teraz co? Aha, teraz nie mogę stać na środku, tylko dobra. Ciach, uciekamy. Ty, idzie chyba całkiem nieźle. Dopóki nie zrobię jakiegoś mega durnego błędu, to powinno się udać. Wolę atakować... dobra, 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 dobra. Wolę atakować lekkimi, bo przy lekkim ataku Geralt sobie do tego smoka doskoczy i na spokojnie dam radę go dziabnąć. A jeśli chodzi o silny, musiałbym podbiec i narazić się na obrażenia. No, tego bym nie chciał. Dobra, idzie całkiem nieźle.
To znowu muszę... O właśnie, muszę uważać na niego. I na ogon, kurde! A nie, 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 nie. Dobra, udało się. Cyk. Dobra, doskocz. Ajajajajaj, źle. Doskocz, przypieprz, odskocz. Dobrze, że mam... No, cholerne potwory, Geralt, masz rację. Dobrze, że mam duże bonusy do obrażeń. Bo naprawdę całkiem nieźle to... Całkiem nieźle go siekam. Ja wiem, że to Saskia i powinien mówić ją, bo to ona. No ale to jest smok, nie? Złoty smok. Także już tam... Nie czepiajcie się jakby co. O, piękne combo weszło, zajebiście. Dobrze, Geralt, pięknie, pięknie. Ja, super. Ej, czy to mi się... Bez kurwa jaj. Bez jaj. Na strzała. Poważnie. Mam tak zajebistą zbroję. Naładowanych mam kuźwa wzmocnień. I zszedłem na strzała. Ja chciałem się cieszyć, że pokonałem smoka bez obrażeń. Ja nie mogę nawet... widzę, otrzymać obrażeń. Bo zdycham od razu. Co za syf. Co za syf. Podejrzewam, że wystarczył jeden albo dwa ciosy i już bym to miał załatwione. Gdzie mnie zapisało? Dobra, przed wypiciem tego wszystkiego. Okej, okay, no to poczekam, aż mi się ten wigor odnowi. No i jeszcze raz. Co za syf. Nawet jednego błędu nie mogę popełnić. Fuck. No dobra, nie alchemia. Ah, god damn it. Nie! Kurwa. Medytacja. Picie eliksirów. Co za syf, no nie wierzę. Gawron, jaskółka, puszczyk. W sumie jaskółka mi nie jest potrzebna do niczego. Bo nie mam kiedy zregenerować żywotności, bo nawet nie mam okazji zregenerować żywotności, bo ginę na strzała. No ale już dobra, wypiłem jaskółkę, to wypiłem. To może jakiś inny ten eliksir by się przydał, może nie wiem. No nie będę teraz patrzył. Dobra, no osełka, jedziemy jeszcze raz. Fuck. Jak to by mi za pierwszym wyszło... Nie, nie na ten miecz, na srebrny. Jak to by mi za pierwszym razem wyszło... A prawie wyszło, no na strzała, naprawdę, nawet minimalnie. Ja rozumiem, jakby mi zostało, nie wiem, 2 HP. A tu nic, absolutnie nic. Ginę na strzała po prostu. No ale dobra, no. Mam taktykę, no. Doskocz, przypieprz, odskocz, no i tyle. Nie ma co się tutaj... O! Zastanawiać nad inną taktyką. No i trzymać Quena cały czas i tyle. A, tylko teraz szybciej zaczyna latać. Wtedy miałem trochę więcej szans na zadanie ciosów, no ale dobra. Lądujesz, czy co robisz? Nie, jeszcze mnie tu próbujesz dziabnąć. Dobra. Ciach. No to jest to właśnie, że jak robi ten taki długi wymach, to nie mam jak uciec. O, piękne kombo, dobra. Wow, no to już prawie zginąłem znowu. Dobra, ogień. Z ogniem nic nie zrobię. Zdejmij mi Quena tylko. Dobra. Nie ma, wyjazd. Aha, już jesteś, dobra. Myślałem, że jeszcze gdzieś tam będzie się... O, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, trochę sobie pouciekamy. Muszę odnowić wigor. O-o. No jak ogonem mi machnie, to mam po wigorze. O, dobra. Udało się. Dobra, siłanko. A masz. Ogień, dobra. Zdejmij mi Quena, to sobie odnowię. O, świetnie. Teraz troszeczkę uników. To sobie odnowię wigor. No dawaj. Dobrze. Źle. Fuck. Ale dobra. Wywaliło mnie daleko, więc mam szansę się zrehabilitować. No fajnie jakby... O nie, 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 nie. Co robisz teraz? Dobra. Fajnie jakbym znowu miał szansę takie potrójny cios jej wyprowadzić. No, raz mówię jej, raz mówię jemu. Dobrze, ogień. Quen. Jest nieźle. Ale wtedy też było. Pięknie, 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 pięknie. Dobra, to było dobre. Na szczęście akurat zaczęła ziać ogniem. Teraz nagle się przerzuciłem na formę żeńską.
Zaczęła dziać ogniem, więc mogłem tam trochę więcej ciosów jej zadać. Nie! I znowu to samo, znowu to samo, znowu to samo, znowu to samo. Przeżyłem, ale jaja. To co się wtedy stało, że... Aha, to co za chwilę się wydarzy. Kurwa! O, dobra, bo ona robi ten taki daleki atak i ja się blokuję po prostu pod nią. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, ale tym razem nie z jaskółką, tylko z jakimś innym eliksirem. Może na jeszcze większe obrażenia albo coś, żeby szybciej poszło po prostu. Żebym miał mniejszą szansę to spierdolić. Ale lipa. Dobra, jeszcze raz. Medytacja, alchemia i zobaczmy, jakie, co my tu mamy w ogóle. Gawron, no to mam. Coś tu daje obrażenia? Samą. Wilga, odporności. Nie, nie mam nic więcej. Kurde. Grom by się przydał. No ale nie mam. Albo nie kupiłem, albo... Albo sprzedałem recepturę. No dobra. Bo grom tam miał jakieś minusy chyba do czegoś. No to gawron, jaskółka i puszczyk. No niech będzie, no. Stały zestaw. Jeszcze raz. I uważać. Kurde, nie tak... Nie tak na pałę. To jest to, że... Robi ten taki daleki atak, że po mnie sięga na drugi koniec wieży. I... No i ja się blokuję wtedy pod pachą i już jest po mnie, nie? Dobra, osełka, cyk, cyk, quen. No szkoda, że nie mogę tutaj save'a zrobić, no to by mi bardzo pomogło i zaoszczędziło trochę czasu, no ale niestety. Dobra, no to jeszcze raz, wejdź tam Geralt. I jedziemy jeszcze raz. Dobra, gdzie jesteś, Smoczysławie? Od razu, dawaj. No dobra, nie wyszło. O właśnie, o tym ataku mówiłem. Albo o tym? Nie wiem. Nie, chyba o tym. Tak, bo ja dostaję ten atak, lecę nie w tę stronę w ogóle, bo powinno mnie odrzucić w dal, a on mnie przybliża do niej. Do niej, do niego, to już nieważne. No i ląduję pod pachą i umieram. No. Ale kurde! Przed chwilą jeden taki cios przeżyłem, nie? I nic mnie to nie nauczyło, zrobiłem za chwilę dokładnie to samo. I zginąłem, nie? Masakra. Dobra. O, dobrze, dwa ciosy weszły. Ja nie zostałem trafiony. Dobra, zioń sobie ogniem. No na szczęście też nie jest tak, że ja muszę skrobać ten pasek życia, nie? Że te obrażenia są w miarę fajne. No to za długo się Geralt zastanawiał, żeby cios wyprowadzić i cios smoka się zdążył striggerować. Powtórka z rozrywki. Trochę nie mam wpływu na to, jaki Geralt cios chce wykonać, więc... Dobra. Ogień. A czemu nagle się podpaliłem? Czemu mi Quen nie pomógł? Wyjazd. Ciach. Dobrze. Znowu ogień. Nie ma Quena. Kurde, mogłem sobie się zregenerować trochę z tym wigorem. Nie ten cios! No i znowu, kurwa, już po mnie. Już po mnie. Uciekaj, 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 uciekaj! Fuck! Muszę mega uważać na ten atak, no. A, kurwa, na wszystkie muszę uważać. Ja jebie! Kaj ten smok. Znowu ogień, znaczy nie ogień, tylko ogon. Ale na szczęście przeżyłem. Dobra. Uciekaj, 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 uciekaj. Musimy sobie znowu ustabilizować sytuację. Nie! Kurwa, nie! Wyjazd ode mnie. Fuck! Dobra, zrób sobie ten atak i masz po mordzie. Dobra. O, to też jest dobra opcja. Żeby striggerować ten atak, odskoczyć i dziabnąć. Spróbujmy, uda się. Jezus, jaki zasięg! Nie wierzę. No, piękne to było! Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Spróbujmy może striggerować to sięgnięcie. Aaaa! Striggerowałem, ale... Nie wyszło. No to jeszcze raz może. Dawaj. Nie zianie ogniem.
No czy ty mnie nie słuchasz? Wybaczcie, że tak milczę, ale trochę się skupiam. Dobra. Quen. Wow. Proszę mnie tak nie zaskakiwać. O, co to za nieprzyjemny atak bardzo. Nie podoba mi się, muszę przyznać. Znowu to samo. Dobra, muszę się trzymać po prostu gdzieś tam dalszej strony tego. Dobra, nie. Jeszcze i... Okej. Będzie ogonek. Nie. Ale to był atak, który mnie interesował. Dobra, uciekaj. Dobra, już... No nie. Dobra. Fuck. Jak mam ręce spocone. Masakra. Dobra, trochę sobie... Okej, nie mogę sobie odnowić, bo może zacząć mi ziać ogniem teraz. Fuck, no parę ciosów. Jezus Maria, no jak ja mogłem się dać w to złapać. Dobra, trochę... No nie! Daj się dziabnąć! Dobrze. Niedobrze. Daj się dziabnąć jeszcze parę razy. Fuck! Jest, udało się. O, w dupę, ale mam łapy spocone. Dobra, teraz jakieś QTE? Powiedzcie, że nie. Błagam, powiedzcie, że nie. Dobra, chyba wyłączyłem sobie te QTE, bo one są denerwujące. No, nie ma chyba. Fuck! Ogień. Dobra, ja, nie, jeszcze się upewnię, czy ja tu nie muszę nic wciskać. Nie. Na pewno? Na pewno, dobra, wyłączyłem w ustawieniach to. Jezus Maria. Dobra, fuck, udało się. Ale mam łapy spocone. Dwa razy, minimalnie po prostu. Minimalnie, no nie wiem, ile jednego, dwóch ciosów brakło? Za pierwszym i za drugim razem? Ja jebie. Dobra, udało się. Co za syf. I nastrzała w ogóle, to ja mogłem tu w podstawowej zbroi wbiec. Masakra. Nie no, po pierwsze wiedźmini nie zabijają smoków, po drugie to jest kurwa Saskia, nie? Ja wierzę, że Jorvet dorwał Filipę i wymusi na niej zdjęcie uroku z Saski. Ale tego się już nie dowiemy. No i ona się zregeneruje, więc... no i Radowid rozpoczyna polowanie. Tej uciekła, czy Jorvet ją wypuścił? Zesrani są. Co tu się wydarzy za chwilę? Oh, fuck! No, ślepa, ale nadal zabójcza. Okej, trochę tych trupów się tutaj zebrało. A wszyscy wychodzą w zgodzie. Temeria, Kedwen, Redania. A no tak, no trupów się zebrało, bo przecież smok tutaj spalił pół miasta.
I zamykamy magicznie. A ten chłop co? On tu cały rok, czy tam co ile się odbywają takie obrady, tu siedzi cały czas? Pilnuje? Epilog. Dobra, boczkiem można wejść, Geralt. A tędy, myślałem, że tak jakby się szło z Jorvetem. No dobra. W ogóle ciekawe trofeum z Gargulca. Worek nabity na hak. Pewnie pył z Gargulca tam jest, albo coś. Gruz jakiś. Tris, mogłaby się już obmyć trochę? Mniej więcej. A smok? Smoczyca. Saskia. Żyje. Jest ranna, osłabiona upływem krwi, ale żyje. Urok wciąż działa. Nieważne, póki Saskia żyje, jest nadzieja na zdjęcie czaru. Poza tym nie zabijam smoku. No dokładnie. Filippa nie zrezygnuje z tak potężnej broni. Tris, zrozum. Ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, jest zaszlachtowanie jednej z najpiękniejszych istot, jakie w życiu widziałem. Saskia to uosobienie dobra. No, a mówisz o Saski czy o smoku? Bo to przyjaciółek. To one zasłużyły na karę. Masz rację. Chciałam tylko... Chciałem powiedzieć, że ten smok jakiś tam piękny nie był. W pewnym sensie masz słuszność, ale tym razem to nie kalkulacja jest ważna. Jeżeli jest chociaż cień szansy na odczarowanie Saski, trzeba spróbować. Chodźmy. Otóż to. Jestem tego ale samego zdania, Geralt. Uciec. On czeka na ciebie. Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. Jak to czeka? Skąd wiesz? Po ataku smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filippy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobiła mu krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczycy. A co ty czytasz cudzą korespondencję, a? Co się wydarzyło podczas mojej nieobecności? Wszyscy królowie mieli znacznie więcej zbrojnych niż pokojowe obrady. Kawa wpadła nie w tę dziurkę. Nie, no dobra, już nie będę lutował nikogo, przecież nie ma sensu. Zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że rada i kapituła przed... To wesoło. Ich powołanie zapobiegło jeszcze większemu przelewu. Jakby co, to nie mogę biegać, nie? Geralt domyślnie idzie teraz, więc... Trudno powiedzieć, ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Czarodzieje są częścią tego świata, czy to się komuś podoba, czy nie. No są, są, ale mogliby się dostosować, a nie ciągle knują, kombinują, jak dojść do władzy, no. O, dobra, teraz mogę biec. Co jest? O kuźwa! Zostawić mi tu proszę Jorveta, halo. Chyba się budzi. Bzdury opowiadasz, skurwysyn jest w agonii. Nie, no bez jaj. Popatrz. Co mu się stało? Najzmyślejszy elfi bandyta. Zgnojony jak zwykłe ścier. Rnę się, że to robota jakiegoś maga. Ty, może Filippa go tak załatwiła? Nie powinieneś był brać tej błyskotki. Zapytają, co miał przy sobie. A ty im nic nie powiesz, rozumiesz? Nikt z was nikomu nic nie powie, bo was pozabijam zaraz. Powyzabijam was. Jeńca pilnujemy. Jeńca? Jakżeście go pojmali? Nie twoja rzecz, dziwolągu. Jeszcze mnie obrażasz. Wiadomo, co stało się z Roszem? Tak. Radowid chciał I co, tak po prostu? Jak się domyślasz, Rosz odmówił. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniły. No właśnie, no przecież kurde, ja Jorveta nie zostawię, no. Tak, to może nie jesteśmy jakimiś tam super przyjaciółmi. No ale no... Nie zasługuje na taki los, nie? A jednak walczę z ludźmi, a myślałem, że nie będę walczył z ludźmi. Kurde, walczę z ludźmi, to zaraz zginę jeszcze. O, dobrze, pięknie. I cyk. Jorvet, wstawaj. Mogę z nim zagadać? Możesz mi wyjaśnić, po co to było? To Jorvet. Jestem utowiny. No, dokładnie. Widzę, że dużo mnie ominęło. Ta, jesteś w stanie mu pomóc? Przykro mi, Geralt.
Potraktowano go wysoką magią. Leczenie wymagałoby czasu. Królobójca mi się wymknie. Zostań z nim, Triss. Wrócę po was, gdy to się skończy. Geralt. To sprawa między mną a nim. Nie musisz. Muszę. Muszę. On wie, jak straciłem pamięć. Po zakończeniu obrad osłona upadła. Teleportuje Jorveta daleko stąd. Do Vergen. Ulecz go, kurde. Uważaj na siebie. Dobra, no to lecimy. Raczej nic po drodze złego mnie już spotkać nie powinno. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tylko tak, do obozu Temerczyków. To chyba muszę wyjść tutaj i wejść takim jakby głównym wejściem. O, cześć, co robicie? Jeszcze sobie parę zwłok chcecie spalić? To nie jest miejsce dla Wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadek. Taką mam przypadłość. To też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Muin zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? No, myślałem, że już zostało, tak mi cutscenka sugerowała. Wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Muin odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Shila de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. To może potrwać. Shila uciekła z Lok Muin, korzystając z magaskopu. Mamy czas. Nie będzie się ukrywała wiecznie. W końcu wpadnie w nasze ręce. No. Wybacz. Wierzę wam. Poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się. Za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. Okej, okay, no postoję tu godzinę i zobaczę, czy mówisz prawdę. No okej. Okay. Leto. Znów się spotykamy. Podejdźmy tak na poważnie. Co on sobie tam podrzuca za kamyczek? Długo to trwało. To błyskotka z megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. No może i by był. Pozwoliło mi uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. No ale prosiła mnie, no to co? Jesteś gotów odkryć kartę? W każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Budki? A jak? Dawaj. Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. No właśnie. A propos starej znajomości. Geralt, zostaw trochę. A propos starej znajomości. No nie pierdolą się. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś. No, Yennefer jest specyficzna, Leto. Trzeba się przyzwyczaić, albo dać sobie spokój. 70. Midinvern, noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Bo jego ziemia jest nie z tego świata. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Ha, kto by się nie zgodził? Kto by nie chciał duszy Geralta z Rivii? Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon.
Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. No, ej, nie kombinuj. Jesteś. Dobra. Zacznijmy od dołu. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. No, to chyba 100% planu wykonane, co? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Właśnie chciałem to samo powiedzieć o Temerii, jak była tam rozmowa na obradach. Parę spraw odnośnie królobójstw. Jak skontaktowałeś się z Shiną? Gdy już dowiedziałem się o loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No, wyglądam jak wyglądam. Jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. No, jak się tak będziesz zachowywał, to tak cię będą postrzegać. A rodziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim do tego doszło... Ale Kowir jest neutralny przecież. Zabójstwo Demavenda. Śpią na pieniądzach, mają wyjebane. Musiałem jej wrabiać, wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd widziałeś o loży? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Ten, co go zabiłem w Edirn? Zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży. Wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel Jorveta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z lawaletami. Byłem pewny, że będzie Król Temerii chyba nie krył się z czymkolwiek. A gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Nie? Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo oremów za milczenie. Aha, czyli spryt sprytem, ale hajs też jest potrzebny. Tylko umarli. Nie. Aha, dobra, okej. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. A na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Znaczy, w habicie i tak bym cię pewnie nie rozpoznał. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Jorveta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj, pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. No, powiedzmy. Może bym wstał i szybko bym wygrał.
Nie udało nie wiesz, się dopaść Hazera. Nie wiesz tego. Wszystko się pochędożyło przez klątwę Sabriny. Nie wiedziałeś o klątwie? W kryjówce w wąwozach. No dobra, może wiedziałeś, ale... Nikt nie pomyślał, że Hensertowi odjebie i rozpłata łeb kapłanowi. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia Rady i Kapituły. Idealny moment na wielki finał naszej misji. Okej, okay, no to wróćmy do innych pytań. Yennefer i Dziki Gon. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. No, tak by było. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo... I by było Wiedźmin 3, pogoń za Leto. Nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Jest, jest. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolaniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie... Jest cesarzem, obieca wszystko, byleby zrobił to, co on chce, żebyś zrobił. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch Wiedźminów ze Szkoły Węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy Dziki Gon? Każdy Wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są. A to by było spoko, nie? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upior Gonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata. Nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Starszej krwi. Oczywiście nie naszej. No, wracając, nie chciałem przerywać. To by było spoko, jak właśnie szkoły Wiedźminów, jak były zakładane, no to jasne, no na każdy, powiedzmy, jakiś obszar, nie wiem, czy to od państwa, w każdym państwie była jakaś szkoła Wiedźminów, czy po prostu w jakichś konkretnych odległościach, krainach i tak dalej. No ale wiadomo, no, mają zabijać potwory, to jest ich pierwszy cel, ale jakby każda z nich, w sensie jakby zabijanie potworów było takim dodatkowym celem, jesteś Wiedźminem, no to idź zabijaj potwory, ale jakby na przykład każda ze szkół miała jakiś tam swój wyższy, nadrzędny cel, jak na przykład właśnie Szkoła Węża ma rozwiązać właśnie zagadkę Dzikiego Gonu, Szkoła tam Gryfa, coś tam, Niedźwiedzia, coś tam, Wilka, Kota, jeszcze jakieś inne rzeczy, no jakby Wiedźmiństwo Wiedźmiństwem, ale przyświecał temu jakiś wyższy cel, nie? No, żeby było spoko, w ogóle zagrałbym w grę w świecie Wiedźmina, ale tak właśnie za czasów świetności Wiedźminów, nie? Kiedy szkoły, powiedzmy, dopiero co powstały i tak dalej. Fajnie jak w czwartym Wiedźminie... A dobra. A nie, w sumie to wam powiem, bo chciałem to gadać w napisach końcowych, ale to nie będzie... Nieważne. Jakby na przykład w czwórce, w czwartym Wiedźminie, który wyjdzie, na pewno, nie wierzę, że nie, moglibyśmy sobie sami wybrać szkołę. Trochę jak w Dragon Age'u, że... Prolog będzie różnił się w zależności od tego, jaką szkołę wybierzemy. Nie? Potem już wiadomo, historia historią, ale właśnie żebyśmy przeszli całą od samego początku próbę traw, próbę medalionu, wszystkie treningi i tak dalej, różne w zależności od właśnie wybranej szkoły, no to by było zajebiste. Ale co będzie z Wiedźminem 4? Nie wiadomo.
Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Ciekawe, jak jej wróciła pamięć. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakter. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Watiera. Trochę nie wierzę. Parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Też poznałem cesarza. Mniej więcej. I się nie chwalę. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Watiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem nie jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. No, to było dawno. Dobra. Chyba wszystkie opcje dialogowe. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki. Priorytety. Trzymaj. Trochę? Sporo całkiem. Nawet się nie skrzywili. Nie takie eliksiry już pili. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Ale to mogłeś nie wypowiadać tego ostatniego zdania. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomniałem. No dajcie spokój. No, po jaką cholerę miałbym zabijać Leto? Tak po prostu? Żadnych gruźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. To, że zostałem wrobiony w zabójstwo Foltesta, to była trochę... po trochu moja wina, bo po cholerę zgodziłem się być jego przybocznym wiedźminem. Mogło mnie tam zupełnie nie być podczas oblężenia zamku Lavaletów. Wiódłbym sobie spokojne wiedźmińskie życie. To nie, zachciało mi się królewskich dworów i intryg. Chciałem tylko wyjaśnić sprawę, dowiedzieć się, co się stało z Yennefer. Rozwiać wątpliwości co do mojej pamięci. I tyle. Śmierć Leto nic by nie zmieniła. I nic by mi nie dała. Tego nie czaję. Tej sceny. Czego symbolem jest Biedronka? Kurwa, nie mam pojęcia. Zabójców królów, wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo.
Loredo sprzedał flot sam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Vedirn, Wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Dżivaj, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lokmuin przypieczętował bowiem los Foltestowego Królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. No proszę. Henselt Edirn przegrał, ale trafiło mu się coś na pocieszenie. Teraz, po wydarzeniach w Lokmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Shila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata... Jaskier coś tak przycichł. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia. Mus, no jasne. Opowieści, którą liczę, że również przeżyjecie razem ze mną już niedługo na kanale Wiedźmin 3, ale jeszcze nie teraz, jeszcze trochę, spokojnie, jeszcze chwilka, nie chcę skakać od razu z Wiedźmina do Wiedźmina, troszeczkę przerwy muszę sobie zrobić, wiadomo, między wydarzeniami z dwójki a trójki też trochę czasu mija, nie wiem, z pół roku albo chyba nawet więcej. Nie wiem dokładnie, kiedy się dzieje akcja Wiedźmina 2. No nie wiem, wygląda mi to na jakieś, no nie wiem, wakacje, czerwiec, lipiec, sierpień, może, a Wiedźmin 3 zaczyna się w maju, więc no... Ale spokojnie, tyle nie każe wam czekać. Nie każe wam tyle czekać też, ile musieliście czekać, jeśli w ogóle jest tu ktoś. Ja wiem o jednej osobie, wiem, że jedna osoba jest na pewno, która obejrzała pierwsze 3 albo 4 odcinki chyba, które zostały wrzucone w 2019 roku. Kiedy to przydarzyła mi się też awaria kompa i uniemożliwiło mi to nagrywanie aż do teraz, aż do tej chwili. I Wiedźmin 2 miał strasznie długą przerwę na moim kanale. Ale fajnie było wrócić, fajnie było dokończyć, fajnie by było wsiąknąć jeszcze raz w ten cudowny, genialny świat stworzony po pierwsze przez Pangea, a po drugie przez CD Projekt Red. Zanim wzięli się za Cyberpunka. Nie, dobra, nie rozmawiamy tu o Cyberpunku. Tu rozmawiamy o dobrych rzeczach. O Wiedźminie 2. Słuchajcie, no co tu mówić o Wiedźminie 2? Już tyle razy grałem w Wiedźmina 2, że chyba naprawdę nawet nie mam co mówić. No ale zwykłem jakąś pogadankę, nie wiem skąd mi się to w ogóle wzięło, ale zwykłem jakąś pogadankę zawsze na napisach końcowych do gry wrzucić. No Wiedźmin 2. No co tu powiedzieć? Dużo więcej, jeszcze lepszego... jeszcze lepszych rzeczy, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym Wiedźminie. Wybory, zajebiste postaci, zajebisty świat, zajebiste uniwersum. Chyba moje ulubione, jeśli chodzi o fantastykę. Chyba nie ma uniwersum, w którym... Chociaż nie, powiedzieć, że chciałoby się żyć w uniwersum Wiedźmina jest trochę masochistyczne, bo ten świat jest skurwysyński. Ciężko żyłoby się w świecie Wiedźmina. Czy jako chłop, król, panicz, szlachta, wiedźmin, elf, krasnolud, nieważne, w świecie Wiedźmina ma się po prostu przejebane, ale uwielbiam ten świat, no uwielbiam, po prostu wsiąknąłem chyba wszystko, co można było wsiąknąć, jeśli chodzi o Wiedźmina. Nie, dobra, nie wszystko. Nie wszystko, nie przeczytałem wszystkich chyba dzieł, jakie wyszły. Wiem, że wyszedł zbiór jakichś fanowskich opowiadań też, na podstawie właśnie całej sagi. Tego nie przeczytałem, ale wszystko chyba, co wyszło spod pióra pana Andrzeja,
chyba wszystko przeczytałem, tak mi się wydaje. Gry wszystkie ograne. Nie wiem, czy są... Są komiksy też oficjalne, ale za komiksami nie przepadam. No dobra, w Gwinta tej wiedźmińskiej opowieści też nie grałem. Dobra, no to aż tak nie wsiąknąłem, ale bardzo mocno wsiąknąłem w ten świat i go po prostu uwielbiam. I myśl po prostu, która mi przyświeca, która przyświeca mi od samego początku założenia kanału od 2018 roku, żeby zagrać w Wiedźmina 3. Uwielbiam Wiedźmina 3. To jest... Nie wiem, czy wyjdzie kiedykolwiek gra, która w moim serduszku zepchnie Wiedźmina 3 niżej. Jasne, są... Jest nostalgia. Nie wiem, skończył się Wiedźmin 2, ja mówię o Wiedźminie 3, a nieważne. Dobra, to może nie. To może nie mówmy o Wiedźminie 3. Może o Wiedźminie 3 pogadamy sobie na końcu Wiedźmina 3. Wiedźmin 2. No jak skończyłem grę? No po stronie Jorveta ostatecznie, ratując Triss. Co tu dużo mówić? No taką decyzję podjąłem, tak też w sumie zakładałem od samego początku. Zawsze jak gram w Wiedźmina 2, ratuję Triss. Jasne, te pierwsze razy jak grałem, no to zastanawiałem się, co tam jest po stronie Rosha, jak się skończy po stronie Jorveta. No ale teraz już wiem, znaczy nie pamiętam do końca jak tam po stronie Jorveta, ale nieważne. Zawsze ratuje Triss. No, ja jestem tym typem gracza, który jak powtarza grę, to niekoniecznie po to, żeby podjąć inne decyzje i zobaczyć, jak się gra skończy inaczej. Ja chcę po prostu przeżyć tę samą historię o tym samym zakończeniu jeszcze raz i mieć satysfakcję, że pomogłem komuś, kto mnie potrzebował, czyli Triss w tym wypadku, która została też wciągnięta w to bagno troszeczkę za sprawą samej siebie, bo też w pierwszym Wiedźminie tam kombinowała z innymi czarodziejkami, ale też trochę przeze mnie, bo wiadomo, wszystko dzieje się w świecie Wiedźmina przez cholernego Geralta z Rivii Białego Wilka. Po prostu nie mogłem jej nie pomóc. Jeśli chodzi o podjętą decyzję, czy wybrałem Rosha, czy Jorveta, to jest bardzo ciężkie. Tu za każdym razem praktycznie jak gram w Wiedźmina 2, to za każdym razem... mam jakieś inne przekonania i kto inny do mnie po prostu przemawia. No tutaj z tym Jorvetem, czemu tak w sumie wyszło, bo już nawet nie pamiętam, co tam się wydarzyło, czemu stwierdziłem, że jednak pomogę Jorvetowi, a nie Roshowi. Nie pamiętam, z jakiegoś powodu wiem, że stwierdziłem, że jestem to Jorvetowi winien, że muszę mu pomóc, ale teraz nie pamiętam. No i widzicie, już nawet nie pamiętam, jak to się stało. Ale następnym razem będę grał w Wiedźmina 2, no prywatnie, bo nie będę ogrywał drugi raz przecież Wiedźmina 2 na kanale. Będę grał prywatnie kiedyś tam i pewnie podejmę inną decyzję i pójdę z Roshem, albo może znowu z Jorvetem, ale trochę inaczej. Nie wiem, nie mam pojęcia. No w każdym razie decyzje, jakie zostały podjęte, takie zostały podjęte. Tak chciałem przejść Wiedźmina i tak też go przeszedłem. To była moja historia, moja opowieść. Fajnie, że zgodziliście się ją obejrzeć. Bardzo mi się podoba fakt, że przybyło was mega dużo ostatnio na tym kanale i Wiedźmin cieszy się popularnością. Jasne, jest Gothic, jest GTA, te dwie gry królują. Co się dziwić? Nie ma sensu nawet się dziwić, ale Wiedźmin, no i Assassin's Creed, ale o Assassin's Creedzie będzie, jak przejdę Assassin's Creed'a. Wiedźmin też się cieszy popularnością i bardzo mnie to cieszy. I teraz mogę przejść sobie troszeczkę do Wiedźmina 3. Tak jak mówiłem, od początku założenia kanału przyświecał mi cel, żeby nagrać Wiedźmina 3. Nie wiem czemu, nie wiem skąd mi się to wzięło. Tak jak mówiłem, uwielbiam Wiedźmina 3, nie ma lepszej gry, według mnie. Może będzie. I może nie będzie to Wiedźmin 4, chociaż swoją drogą wydaje mi się, że jeśli Wiedźmin 4 powstanie, nie będzie się nazywał Wiedźmin 4, tylko będzie miał jakiś podtytuł albo coś takiego. No bo Wiedźmin 1, Wiedźmin 2 i Wiedźmin 3 to jest trylogia Geralta, to na bank nie będzie Wiedźmin 4 po prostu, ale nieważne. No i od założenia kanału przyświecał mi cel, że nagram po prostu Wiedźmina 3, że podzielę się ze światem, z wami, moi drodzy oglądający, których was jest obecnie, aż sobie zobaczę na szybko, ilu was jest. No, ładuj się YouTube Studio, dobra, no nie zobacz, okej. Okay. 608. Co prawda Wiedźmina nie ogląda 608 osób, fajnie by było, no ale nie ogląda. Ale jest was naprawdę dużo i bardzo się cieszę, że się tutaj zebraliście i mogę się z wami podzielić swoimi historiami ze świata Wiedźmina.
Gothica i tak dalej. Mówimy teraz o Wiedźminie, więc zostańmy przy Wiedźminie. Że mogę się tym z wami podzielić. I chciałbym, żeby było was jeszcze więcej. Dlaczego też Wiedźmin 3 nie pojawia się od razu po Wiedźminie 2? Po pierwsze, że chcę troszeczkę odpocząć od Wiedźmina, od tego świata. Bo jak fajny by nie był, no to jednak wiadomo. Jak za dużo, to i świnia nie zeżre. I chcę, żeby was się jeszcze troszeczkę nazbierało, bo na Wiedźmina 3, na moją rozgrywkę w Wiedźmina 3 mam pewien pomysł, ale o tym będziemy dyskutować kiedy indziej. No, także jeszcze wracając znowu, kończąc znowuż myśl, że bardzo właśnie na początku od założenia kanału przyświecała mi myśl, żeby przeżyć historię Geralta. Może już właśnie, niekoniecznie tylko Wiedźmin 3, ale cała historia Geralta, growa historia Geralta. Bardzo chciałem, żebyście ją przeżyli razem ze mną. Nie wiem czemu, ja ogólnie jestem skrytym człowiekiem, nie lubię się jakoś mega uzewnętrzniać, wylewać emocji i tak dalej, ale z jakiegoś powodu chciałem, żeby świat albo jakiś mały skrawek Polski chociaż zobaczył moją przygodę z Geraltem z Rivii. I to się dzieje, już jesteśmy, no... Jeśli chodzi o części, no to jesteśmy w 66%, ale jeśli chodzi o długość gier, to chyba nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie. Wiedźmin 3 jest kurewsko długi, ale to dobrze, będzie co oglądać. I to wam obiecuję. To jest koniec Wiedźmina 2, jest jednocześnie moją obietnicą do was, że nadchodzi dobre. Nadchodzi coś... bardzo dobrego. Tak mówię, mam pomysł na Wiedźmina 3, w który będę chciał was zaangażować, ale to odnośnie tego muszę jeszcze trochę poczekać. Musi się was jeszcze troszeczkę więcej zebrać, żeby miał kto decydować, bo będziecie mieli decyzje do podjęcia, pewne, różne, i według waszych decyzji będę grał. Tyle na ten temat. No dobra, moi drodzy, cóż, napisy jeszcze się nie skończyły, jeszcze widzę, że chyba nie doszliśmy nawet do twórców, którzy byli, w sensie do ludzi, którzy przygotowali wersje zagraniczne, więc jeszcze trochę tych napisów nam tutaj zostało, a mamy jeszcze jedną scenę do obejrzenia po napisach końcowych, dlatego ja już się zacznę z wami żegnać. Jak się skończy żegnać, zrobię cięcie i kto będzie chciał. W ogóle ciekawe, kto dotrwał. Właśnie, dajcie znać, czy ktokolwiek z was dotrwał do tego momentu. Napiszcie coś w komentarzach. Napiszcie Tycjan Bartuś, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Aż jestem ciekaw, czy to w ogóle ma sens, co ja tutaj pierdolę bez sensu. Czy po prostu nikt tutaj... Ktoś włączył odcinek, zobaczył, jak zrobiłem zbroję, zobaczył, jak zabiłem smoka, zobaczył, co zrobiłem z Leto i wyłączył. Tycjan Bartuś, jak ktoś dotrwał do tego momentu, proszę w komentarzach Tycjan Bartuś, na pewno nikt nie napisze, mogę się założyć, że teraz gadam po prostu do monitora i do napisów, ale cóż, przywykłem do tego, od 2018 roku to robię, dopiero niedawno zaczęliście udzielać się w komentarzach, za co jeszcze raz, bo chyba będę dziękował dosłownie w każdym, coś mi się tu, no pad mi się odłączył, fajnie, za długo już pierdolę, w każdym po prostu odcinku będę wam dziękował, że udzielacie się, że jesteście, że aktywnie uczestniczycie w życiu tego kanału. Też powinienem zrobić jakiś osobny film o tym, ale... no może zrobię, może nie. Dobra, moi drodzy, nie przedłużając. Za dużo o Wiedźminie 2 w sumie nie powiedziałem, bo tak myślałem, że będę miał dużo do powiedzenia, ale jednak nie miałem dużo do powiedzenia. No cóż, bywa i tak. Trudno. Nie wiem, czy coś fajnego mówiłem o Wiedźminie 1. Jak chcecie, to możecie sobie iść zobaczyć. O, w oczekiwaniu na Wiedźmina 3 możecie sobie nadrobić serię z Wiedźmina 1. Bardzo, bardzo polecam. A może nie, bo... są pierwsze odcinki w ogóle moje kiedykolwiek. O, jeszcze mój ryj widać. Jeszcze się próbowałem bawić w jakiś montaż. O Jezus, tragedia. No ale nic, jakieś wspomnienia muszą być. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. I z Wiedźmina 2 to też tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jak i całej serii, każdego z odcinka z osobna. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach i w kolejnych seriach. Do usłyszenia, dobra, się pomyliłem. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.